Mówisz tu dużo o tym, że cukier jest za duży, a ja też słyszałem niejednokrotnie, jak cukrzyk jakiś mówił, że cukier mu spada, musi podbić cukier, zje tam batonika czy coś. O co tu chodzi? No tak, to jest drugie ostre powikłanie cukrzycy, czyli to jest hipoglikemia. Czyli to jest właśnie stan odwrotny do hiperglikemii. Jest to stan, w którym po prostu mamy zbyt niski poziom cukru. I o hipoglikemii mówi się, kiedy cukier spada nam poniżej 70 mg na decylitr. I to jakby to też brzmi jak trochę strasznie, bo to jest powikłanie ostre, powikłanie wczesne. Jednak cukry powyżej 70 zdarzają się. To nie jest nic niesamowitego, że komuś spadnie poziom cukru do takich wartości. Oczywiście jest to niebezpieczne, jeżeli to jest cukier powiedzmy 40 czy 50, bo to są naprawdę bardzo niskie glikemie, do których absolutnie nie powinniśmy dążyć i powinniśmy unikać ich za wszelką cenę. Natomiast taki cukier rzędu 70 i ciut poniżej to są sytuacje, które nam się zdarzają i każda osoba chorująca na cukrzycę powinna znać model postępowania w takiej sytuacji, żeby z takich sytuacji po prostu jak najszybciej wychodzić, bo nie są one zdrowe dla naszych organizmów. I czy model jest taki, żeby zjeść po prostu coś słodkiego, coś z węglowodanami, czy jednak jest to coś bardziej skomplikowanego? Nie, jest to najczęściej przy takich stanach rzędu, powiedzmy komuś spadnie poziom cukru właśnie poniżej 70 i osoba jest normalnie przytomna, może wszystko robić, no to w takiej sytuacji trzeba spożyć cukry proste. Po prostu. Cukry proste, one są zawarte w różnych produktach. Najczęściej to, co ja rekomenduję, to jest wypicie soku. Jednak z sokiem jest taki problem, że łatwo jest przeholować z jego ilością. I próbując podwyższyć poziom cukru, możemy po prostu przegiąć i ten cukier będzie zbyt wysoki. Więc wypicie soku musi być ściśle kontrolowane, bo łatwo jest popłynąć z ilością soku. Modelowo powinniśmy przyjąć około 10-15 gramów węglowodanów prostych przy hipoglikemii. Po 15 minutach sprawdzić poziom cukru i jeżeli on jest zbyt niski, czyli poniżej 70, powinniśmy ponowić tą procedurę. To się taka zasada nazywa się 15 na 15. Natomiast te inne produkty, które ja bym rekomendował i które ja używam po prostu na co dzień, nawet pokażę, bo u nas w domu to jest standard, że coś takiego leży, to są takie kostki z dekstrozą. Dekstroza to jest cukier prosty, to jest taka sprasowana forma dekstrozy w papierku takim foliowym, w sensie zdejmuje się tą folijkę i można zjeść, więc każda taka kostka, akurat to jest dość duża kostka, ona ma 5 gramów cukru prostego. Więc dla mnie zjedzenie takich 2-3 kostek to jest ratunek właśnie przy podnoszeniu sorki poziomu cukru. No i to jest coś, co można nosić w kieszeni, w torbie, w plecaku i tak dalej, więc dla mnie to jest super wygodne. No ale jeżeli oczywiście ktoś chce kupować sobie na przykład takie pudrowe cukierki, to jest bardzo, bardzo podobna formuła, nie? W sensie to w smaku jest niemal identyczne, podobnie kruche i tak dalej. Ja cenię sobie wygodę, więc używam tych gotowych, oddzielnych tych kostek, pastylek, bo łatwe jest to po prostu. Więc jeżeli kiedyś mielibyście jakąś sytuację, że macie osobę z cukrzycą, która mówi, że spadł jej poziom cukru i potrzebuje waszej pomocy, to najfajniej, najszybciej takiej osobie podać coś do picia słodkiego. Tylko też trzeba uważać, bo jest mnóstwo napojów, które nie mają cukru, tylko mają słodzik jako zamiennik tego cukru. Według niektórych zdrowy, według niektórych niezdrowy. Nieważne. Są na przykład takie napoje typu Sprite Zero, Cola Zero, Pepsi Max i różne jakieś takie Fanty Zero. To one cukru nie podniosą nam. One nie mają wpływu na poziom cukru, bo to są słodziki, które dla glikemii są neutralne. Natomiast wszystkie soki owocowe, one mają normalnie cukier, zazwyczaj około, chyba nawet prawo jakoś to reguluje, że 10 gramów cukru prostego na 100 ml. I to jest ok. Wypicie powiedzmy 150 ml takiego napoju, to pomoże osobie z cukrzycą podnieść jej poziom cukru. I teraz jeszcze nachodzi mi do głowy pytanie, bo już wiem, dlaczego cukier jest za duży, że ta insulina nie działa odpowiednio albo nawet się nie wydziela. Nie? A dlaczego cukier... Właśnie tutaj też często używa się zamiennie słowa glukoza i cukier.
Cukier to się mówi po prostu potocznie, no bo generalnie no, jakby co to jest cukier? No możemy powiedzieć sobie, że z chemicznego punktu widzenia jest to synonim do węglowodanów, tak? Że są węglowodany, sacharyny, inaczej cukry. I to jakby tyle. Jakby słowo cukier jest strasznie potoczne. Jeżeli mówimy o poziomie cukru we krwi, to możemy właśnie powiedzieć poziom cukru we krwi. My mówimy cukier, bo w skrócie po prostu jaki masz cukier, zmierz cukier i tak dalej. Nie? My sobie tak mówimy i to jest taki nasz skrót myślowy, więc nie przywiązywałbym zbyt dużej wagi do słowa cukier. A jeżeli chcemy być bardziej profesjonalni, to możemy mówić i glikemia. Glikemia to jest wtedy poziom cukru we krwi, tak naprawdę stężenie. No, ale są tylko nazwy, nie? To jakby ja zawsze powtarzam, że nie ma co wymyślać nazw, jak będziemy na coś mówić, że umówmy się, że będziemy na to mówić tak i tak, no bo nie, bo jednak język powstaje sobie naturalnie i naturalnie ewoluuje i my też jako grupa osób związanych z cukrzycą mamy też swoje powiedzonka, swoje skróty myślowe i myślę, że nie ma co tam nad tym dywagować, nie? Tak, i właśnie ten wątek narodził mi się przy zadawaniu pytania, jak z czego bierze się za mała ilość glukozy we krwi? Wiesz co, tak naprawdę z błędów. No ja mogę powiedzieć o sobie, jakby mówię tutaj teraz o cukrzycy typu pierwszego. Tak naprawdę zbyt niski poziom cukru we krwi, czyli ta wspomniana już przeze mnie wcześniej hipoglikemia, ona bierze się po prostu ze zbyt dużej ilości insuliny w organizmie. A dlaczego podajemy sobie zbyt duże ilości insuliny? No bo po prostu się pomyliliśmy. I przyczyn hipoglikemii może być, naprawdę może być tysiąc. Więc jakby wspólnym mianownikiem jest to, że w organizmie mamy zbyt dużo insuliny. A jakie są tego przyczyny? To mogą być różne. Na przykład źle oszacowaliśmy dawkę do posiłku. Podaliśmy sobie po prostu za dużo. Może zjedliśmy pół posiłku. Zapomnieliśmy zjeść cały posiłek. Zjedliśmy tylko pół, cukier nam spadł. Koniec. Podaliśmy sobie insulinę za dużo, poszliśmy na trening, ruszaliśmy się trochę, cukier nam spadł. Cokolwiek, mamy taki dzień, coś się gorzej wchłania z żołądka, bo mamy jakieś, nie wiem, zatrucie czy cokolwiek. Nasze zapotrzebowanie na insulinę też potrafi zmienić się z dnia na dzień i to jest całkiem normalne. I u osób, niektórych osób to jest zależne w ogóle od pogody, od temperatury, od fazy księżyca pewnie. Tak już jest, nie? I jakby tych przyczyn hipoglikemii, o które pytasz, to może być może być naprawdę dużo, więc mógłbym mnożyć i mnożyć. Cukrzyk musi też być trochę takim matematykiem i przewidywać, co się stanie. Może też nawet chemikiem, że tam miesza różne substancje i sprawdza, jak to wszystko reaguje z ciałem na bieżąco. Ale jeszcze mam do ciebie pytanie. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej. Zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury
i do następnego. Hej!